Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Mirosław. Pan Mirosław, zaraz się przedstawi bliżej, przyjechał z Podchełma, a w jakim celu, to może sam opowie. Dzień dobry. Nazywam się Mirosław Młynarski. Przyjechałem z miejscowości Wola Ochruska. To jest miejscowość położona kilometr od rzeki Bug, nad samą granicą z Ukrainą. Przyjechaliśmy tutaj wraz z kolegą po figurkę Matki Bożej Gierzwałskiej. Po figurkę, bo trochę to brzmi tak umniejszająco, prawda? No. A to jest kawał figury. No. Figura na tronie siedzącej Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, Gierzwałskiej, gdzie odpowiedział Pan na apel czy ideę, która poszła w Polskę, żeby budować 150 kapliczek na 150-lecie tak objawień Gierzwałskiej. Skąd się Pan dowiedział? Dowiedziałem się to od księdza profesora Tadeusza Guza, z jego programów medialnych, żeby właśnie wybudować na tą rocznicę 150-lecia objawień Matki Bożej z Gierzwałdu i żeby powstało na terenie całej Polski 150 takich kapliczek. No i tak sobie pomyślałem, że dobrze by było gdzieś w naszej okolicy taką kapliczkę pobudować. Szukałem proboszcza, który by się zgodził w okolicznych kościołach i znalazłem bardzo zacnego proboszcza, który zgodził się, kazał zamawiać tą kapliczkę i jestem tutaj, żeby tą kapliczkę wziąć i będziemy, nie kapliczkę, tylko figurkę Matki Bożej, żeby zabrać stąd i pobudujemy tam kapliczkę koło kościoła i będziemy gromadzić się wokół Matki Bożej na modlitwach, na różańcu i będziemy... Czyli rozumiemy, że na razie figura wędruje do kościoła, tam będzie omadlana. Tak, figura, zawieziemy dzisiaj tą figurę do kościoła, postawimy ją na razie w kościele i zbudujemy kapliczkę koło kościoła i uroczyście wstawimy ją do kapliczki. Mam nadzieję, że na poświęcenie kapliczki przyjedzie ksiądz profesor Tadeusz Guz i chcielibyśmy w taki uroczysty sposób, żeby ksiądz poświęcił ją i żebyśmy ją mieli u siebie. Panie Mirosławie, czy ta kapliczka to będzie taka kopia jak w Gierzwałdzie, taki na 6,5 metra z cegły, czy może macie swój sposób taki, żeby ta architektura w porównaniu czy w nawiązaniu do kościoła, do elewacji, kościół z czego jest zrobiony? Kościół jest murowany, ale jak kapliczka będzie wyglądała na dzień dzisiejszy, ja nie wiem. Coś planuje, ksiądz ma jakąś panią, która to zaprojektuje i dopiero to jest na etapie planów budowy kapliczki. Tu może... Mając teraz figurkę, już mamy rozmiary, mamy objętość tego, będziemy wiedzieli już, jak budować tą kapliczkę. No, figura jest niby taka sama jak wszystkie pozostałe, aczkolwiek różni się takim... właściwie wieloma szczegółami, gdyż na płaszczu w kolorze niebieskim widnieją ośmioramienne gwiazdki. Gwiazdki, które na tym płaszczu sugerują, że jest to przecież Królowa Nieba i Ziemi. A jakoś też opatrznościowo niedawno powróciłem do studiów znowuż na objawień Gierzwałskich i kilkasetek lat przed objawieniami w Gierzwałdzie, w głównym ołtarzu, w sanktuarium, jest obraz Matki Bożej, no nie innej jak właśnie Królowej Korony Polski, ale Królowej Nieba i Ziemi. A przecież
królowa nieba i ziemi, płaszcz ma usłana cała w gwiazdkach. W gwiazdkach ośmioramiennych, które też swoją symboliką mówią nam, że jest to harmonia, harmonia geograficzna, czyli południe, północ, wschód, zachód oraz cztery żywioły. Też mowa tutaj o harmonii tych czterech żywiołów. Tak więc pierwsza figura królowej korony polskiej Gierszwałckiej na tronie, a zarazem królowa nieba i ziemi jedzie na ziemię chełmińską. Chełmską. Chełmską. To jest województwo lubelskie. Na samej granicy kościół jest oddalony od Bugu o około 1 kilometra. To będzie najbardziej wysunięta na wschód. Na wschód. No. Będzie strzegła granicy od wschodu. Od wschodu. No, także życzymy w takim razie, by kapliczka Gierszwałcka jak najrychlej powstała. Błogosławieństwa Bożego życzymy. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.